Witam w 71. odcinku Motomaniaków. Dziś pokażemy Hyundai'a Elantrę. Serdecznie zapraszam. Motomaniacy TV. To twoja telewizja internetowa. W 71. odcinku Motomaniaków bliżej przyjrzymy się Hyundai'owi Elantra oraz rekomendujemy markowy olej silnikowy prosto z Niemiec. Zapraszamy. Hyundai to południowo-koreańska marka, która jest doskonale znana na polskim rynku. W zeszłym roku Hyundai debiutował z modelami iX35, czyli z SUV-em, oraz modelem i20. Z kolei w tego lata Hyundai zaprezentował dziennikarzom dwa zupełnie nowe modele, czyli Hyundai Veloster oraz i40 w wersji kombi oraz odświeżony model Hyundai Elant. Hyundai wprowadza również zupełnie nowe hasło, nowe myślenie, nowe możliwości. Co to oznacza dla nas, klientów? Przede wszystkim 5-letnia gwarancja bez żadnych ograniczeń, tak przynajmniej podaje producent. Hyundai wprowadza na nasz rynek zupełnie nową klasę. Klasa ta nazywa się Modern Premium. Czym ona się charakteryzuje? Przede wszystkim chodzi o to, żeby samochody były bardzo dobrze wyposażone, ale atrakcyjne cenowo. Bardzo dobrze trzymające i wygodne przede wszystkim fotele. Doskonałe wygłuszenie tego samochodu. To wszystko sprawia, że samochód naprawdę próbuje celować właśnie w tą klasę premium. Dziś bliżej przyjrzymy się Elantrze, która przed laty była dobrze znana na polskim rynku. Model z roku 2011 zaskakuje stylistyką i wyposażeniem. Te zmiany są wyrazem nowej filozofii Hyundai'a Modern Premium, czyli samochodu dobrze wyposażonego w przystępnej cenie. Estetyka i jakość wykończenia poszczególnych elementów wyposażenia samochodu nie budzi zastrzeżeń. W segmencie aut kompaktowych panuje bardzo duża konkurencja, a Elantra wyróżnia się m.in. przestronną kabiną pasażerską godną samochodu wyższego segmentu oraz przystępną ceną w wersji podstawowej. Hyundai Elantra jest samochodem znanym w Polsce. Ten model gościł już na naszych drogach. Natomiast odświeżona jej wersja, czyli ta, która ma premierę właśnie w 2011 roku, trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo fajna. Samochód jest dobrze wyposażony i dość wygodny. I szczerze trzeba przyznać, że wnętrze sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Do jego wykończenia użyto materiałów dobrej jakości, zaś kompozycja całej deski rozdzielczej jest dość przejrzysta. W górnej części konsoli środkowej znajduje się zestaw audio oraz odtwarzacz plików MP3, natomiast w dolnej mamy panel do sterowania klimatyzacją. Zaś poniżej mamy schowek, w którym znajduje się gniazdo zasilające oraz wejście USB oraz wejście AUX. Hyundai Elantra posiada przednie, boczne oraz kurtynowe poduszki powietrzne. Elantra posiada system kontroli trakcji ESC oraz system stabilizacji toru jazdy VSM. HT wiedzie. Opływowa, spokojna linia Elantry ma swoje odzwierciedlenie we wnętrzu. Cieszy oczy przemyślanymi rozwiązaniami. Płynne linie kształtujące nadwozie znajdziemy także we wnętrzu, choćby w uchwytach drzwi czy na konsoli centralnej. Charakterystyczny kształt zauważymy też w diodowych lampach świateł dziennych. Elantra łączy w sobie takie cechy marki Hyundai jak nowoczesne wzornictwo, zaawansowane technologie z zakresu bezpieczeństwa oraz wiodącą w tej klasie pojazdów ekonomikę paliwową. W przypadku Elantry z benzynowym silnikiem 1.6 o mocy 132 koni mechanicznych za podstawową wersję zapłacimy 59 900 zł. W zamian otrzymamy w każdej z trzech wersji wyposażenia m.in. komplet czołowych i bocznych poduszek powietrznych, kurtyny, mocowanie fotelików dla dziecka, systemy kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy oraz ABS z asystentem hamowania. Właśnie przeprawiliśmy się przez Wisłę w Kazimierzu Dolnym. Na chwilę zmieniamy temat. Motomaniacy TV polecają. Power Oil. Nowoczesne oleje smarowe. Power Oil. Rafineria olejów smarowych.
Salzbergen, Dolna Saksonia. Rafineria olejów smarowych Salzbergen specjalizuje się w produkcji nadzwyczaj dobrych jakościowo, wysokowartościowych olejów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym. Produkuje się tutaj ponad 650 różnych olejów smarowych dostosowanych do specjalnych wymogów użytkowania. Power Oil jest partnerem jednej z najbardziej znanych rafinerii produktów smarowych w Niemczech. Kupujemy wyłącznie w rafinerii SRS w Salzbergen, tak jak koncern Wintershall, który produkuje całą linię produktów Aral, Motul, Avia oraz Castrol. Power Oil obejmuje wszystkie produkty naftowe Salzbergen. W olejach smarowych Power Oil stosowane są rafinaty wyłącznie najwyższej jakości, które spełniają wszystkie wymagania międzynarodowych norm i specyfikacji. Absolutnie nowoczesne produkty. Jakość, która może konkurować z produktami markowymi. Wszystkie produkty Power Oil nadają się idealnie do całorocznego użytkowania w nowoczesnych silnikach benzynowych i silnikach diesla. Wszystkie nasze oleje mają certyfikaty i spełniają normy wiodących producentów pojazdów na świecie, między innymi Daimler Chrysler. Dzięki stałym umowom dostawy z rafinerią w Salzbergen, Power Oil może zaoferować wysokowartościowe produkty smarowe na korzystnych warunkach oraz zagwarantować absolutnie najlepszą jakość na lata. Produkty smarowe Power Oil od prostych, niezagęszczonych olei po nowoczesne, wysokowydajne zapewniają znakomitą ochronę przed zanieczyszczeniem i zużyciem. W szczególności duża ilość dodatków uszlachetniających w nowoczesnych produktach skutecznie zapobiega tworzeniu się osadów w zaworach oraz powstawaniu szlamu w silniku. Power Oil rozwinął się do jednego z czołowych producentów produktów smarowych. Jest to sukces Petera Heindera, właściciela firmy. Power Oil wytwarza atrakcyjne i wysokiej jakości opakowania, które są bezpieczne i łatwe w obsłudze dla klienta. Porady i odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące olejów smarowych są kompetentne i rzetelne. Power Oil wprowadził również do swojej oferty płyny chłodnicze oraz środki zapobiegające zamarzaniu szyb, które posiadają certyfikaty i spełniają wszelkie normy wiodących światowych producentów. No i już wracamy do naszej dzisiejszej premiery w Motomaniacy TV. Elantra posiada klimatyzację, odtwarzacz CD z wejściem na MP3 oraz możliwość sterowania systemem audio za pomocą przycisków umieszczonych na kierownicy. Charakterystyka jedynego silnika oferowanego w Elantrze nie budzi zastrzeżeń, zaś wyciszenie kabiny jest bardzo dobre. Prezes Hyundai Motor Poland, Dag Sang-yang, podczas prasowej prezentacji trzech nowych modeli w Kazimierzu Dolnym powiedział m.in., że Elantra oraz i40 mają spowodować zwiększenie sprzedaży w Europie, zaś Polska jest jednym z pierwszych rynków, na którym oferowana jest Elantra. W 2011 roku w Polsce nabywców znalazło 6,5 tysiąca aut koncernu Hyundai. W Europie Hyundai przedstawił plany nowego pozycjonowania marki, wyrażone hasłem New Thinking, New Possibilities. Firma chce oferować jak najszerszej grupie odbiorców najwyższej klasy rozwiązania zaspokajające ich codzienne potrzeby, pamiętając jednocześnie o atrakcyjnej stylistyce i kreatywności, oferując 5 lat gwarancji. Motomaniacy TV to Twoja telewizja internetowa.
każdy wtorek nowy odcinek na www.motomaniacy.tv. Napisz redakcja@motomaniacy.tv. Motomaniacy TV to Twoja telewizja internetowa. Motomaniacy TV. Oglądajcie nas. Do zobaczenia w następnym odcinku. Motomaniacy TV. Napisz redakcja@motomaniacy.tv. Motomaniacy TV to Twoja telewizja internetowa. Motomaniacy TV. Oglądaj.